Święty Dominik Savio, patron ministrantów. Dominik Savio urodził się w 1842 roku we Włoszech, w okolicach Turynu, który w owym czasie dynamicznie się rozwijał. Dominik pochodził z biednej, ale pobożnej rodziny chrześcijańskiej i pod wieloma względami był wzorem dla innych. Już w wieku 7 lat przyjął pierwszą komunię świętą, a należy wspomnieć, że w tamtych czasach do komunii świętej dopuszczano dopiero 12-letnie dzieci. Jeszcze jedną lampkę wina, księże proboszczu. Nie, dziękuję. Muszę jeszcze odwiedzić wiele domów. Dominiku, przynieś kilka jajek dla księdza proboszcza. Dominik to naprawdę grzeczny i bardzo posłuszny chłopiec. Jakie to smutne miasto. Tatusiu, żal mi tych biednych ludzi. Rzemieślnicy zostali zastąpieni przez maszyny. Wielu z nich cierpi głód. Będzie cię uczył ojciec Jan Bosko. To dobry i mądry ksiądz. Ojcze, tak się cieszę. Proboszcz z Rivi di Chieri opowiadał mi o tobie. Bardzo chwalił całą rodzinę Savio. Witaj, Dominiku. Miło mi cię poznać. Chłopcze, słyszałem, że jesteś pojętnym uczniem. Mam nadzieję, że ksiądz będzie ze mnie zadowolony. Ten mały Dominik jest bardzo odważny. A co zrobił? Upomniał pewnego woźnicę, który się wykłócał i bardzo głośno przeklinał. Ty stary głupcze, oddaj mi moje pieniądze, bo porachuję ci kości. Przepraszam. Czy mógłby mi pan wskazać drogę do oratorium księdza Jana Bosko? Nie mógłbym. A czy mógłby pan chociaż obiecać, że nie będzie pan przeklinał? Teraz ja ci coś opowiem. Pamiętasz ostatnią procesję? Lał wtedy deszcz. Tak, pamiętam. W procesji uczestniczył oficer, który nie chciał uklęknąć. Dominik rozłożył przed nim chusteczkę i wymownie na niego spojrzał. I co dalej? Zawstydzony oficer ukląkł. Dominik był radosnym dzieckiem. Lubił bawić się z rówieśnikami, ale równie chętnie modlił się do Boga. Niestety pewnego dnia... Od kilku dni Dominik źle się czuje. Niestety lekarz twierdzi, że nie wyzdrowieje. To dla nas ogromny ból. Przecież to jeszcze dziecko. Wasz syn już za życia stał się świętym. Zabierzemy go do domu. Chcę, żeby ostatnie chwile spędził z nami. Luigi... Antonio, dlaczego się smucicie? Ja się nie boję. Ksiądz Jan na pewno się wami zaopiekuje, kiedy będziecie głosić chwałę naszego Pana na całym świecie. Luigi, proszę cię, nie płacz. Nie żegnamy się. Zobaczymy się w niebie. Dominik Savio zmarł w 1857 roku w Mondonio. Blisko 100 lat później papież Pius XII ogłosił go świętym. Święty Dominik uważany jest za patrona ministrantów.